No i witam Was serdecznie po wakacyjnej przerwie. Trochę nie uploadowałem filmów, no bo każdy też musi pojechać sobie na jakiś urlop. Wróciłem i teraz moi pracownicy poszli na urlop, więc zostałem w warsztacie sam. Co nie znaczy, że projekty nie idą do przodu. Wiele z nich właśnie bardzo mocno posunęła się do przodu w ostatnich tygodniach. Za mną widzicie mojego Willisa i z tyłu GMC, do którego za chwilę podejdziemy i pokażę Wam, co nowego zrobiliśmy. I już podchodzimy, więc tak, przede wszystkim widać, że już z przodu są inne opony. To są koła, które akurat były zamontowane na ostatniej osi, ale robiliśmy z moim kumplem Wojtkiem hamulce. Ostatnio sprawdzaliśmy wszystkie cylinderki, szczęki. No i okazało się, że wszystko wygląda całkiem super. Uratowaliśmy oryginalne cylinderki. W ogóle w zasadzie nie wymagały wymiany, więc po prostu je wyczyściliśmy, odświeżyliśmy, nasmarowaliśmy i złożyliśmy. Wyczyściliśmy też wszystkie śruby, nasmarowaliśmy smarem miedzianym, tak żeby łatwiej się potem odkręcały, nie było z nim problemów. No i przednie szczęki rzeczywiście wymagały tego, żeby wymienić im okładziny i to zostało zrobione, bo mamy taką zaprzyjaźnioną firmę, która zajmuje się regeneracją właśnie tarcz, sprzęgieł, właśnie szczęk hamulcowych. No więc są nowe okładziny, cylinderki zostały odświeżone, a w związku z tym, że i tak musieliśmy wszystkie koła pozdejmować, no to te koła, które były z takimi oponami jak trzeba, czyli z tą wielbłądzią stopą, zostały założone na przód, no bo tak wygląda lepiej, tak? No jeżeli jest na bliźniaku z tyłu, to oczywiście to też jest ważne, żeby tam były właściwe opony i one się docelowo tam znajdą, jak będziemy remontować tę ciężarówkę. Na razie po prostu daliśmy te koła, które mają właściwe opony na przód, tak żeby były bardziej widoczne. Z innych rzeczy, które zrobiliśmy, to przede wszystkim tutaj właśnie zbiornik paliwa. On teraz jeszcze trochę jest porysowany, bo wczoraj była tutaj gruba akcja pod tytułem właśnie takim, że zbiornik był lakierowany i składany, jeszcze był no trochę jeszcze mokry. Kilka tutaj rzeczy się okazało, że było przerobionych albo jeszcze w fabryce, albo po wojnie i po prostu nam się fabryczne otwory nie zgrywały i taka przeróbka, która była od spodu, tutaj widać otwór z korkiem spustowym ze zbiornika. No i on był jakiś taki powiększony i ja zdecydowałem się, żeby Rafał, nasz blacharz, naprawił ten otwór tak, żeby po prostu on był dalej okrągły. No i się okazało, że celując wtedy tym korkiem spustowym w ten otwór, nie zgrywało nam się u góry i teraz to słabo będzie widoczne, ale spróbujemy może powiększyć. I tam jest w środku pływak oraz kranik no jakby doprowadzeniem paliwa ze zbiornika do silnika, do pompy paliwowej. Pływak udało nam się zregenerować, wystarczyło go wypiaskować, on ma całą metalową konstrukcję, takie zębatki. No i się okazało, że to wszystko działa, nasmarowane zostało i działa. Więc żeby już nie przerabiać od spodu tej płyty, to po prostu poprawiliśmy troszeczkę jedną podłużnicę podłogi i teraz wszystko się zgrywa. Zbiornik był lakierowany tak, że był postawiony na tej części, więc tutaj jeszcze trzeba trochę to papierkiem potraktować i dolakierować. To było lakierowane bez matu, a to z matem. No i poprawić te takie jakieś nasze tutaj odgniotki, które się wydarzyły podczas tego zakładania. Ale generalnie tak, zbiornik został wyjęty, otwarty. Zrobiliśmy u góry taki jakby luk rewizyjny, który zresztą już ktoś zrobił za nas wcześniej, ale my go po prostu zrobiliśmy inaczej. I został wypiaskowany w środku, wyczyszczony, wydmuchany, wypłukany, polakierowany.
I wcześniej też zajęliśmy się linią paliwową, która tutaj właśnie przychodzi, sztywna linia ze zbiornika. Kranik, tutaj jest filtr paliwa, który też oczyściliśmy, i tu dalej potem jest przewód elastyczny i pompa. Więc tak, układ paliwowy jest gotowy i wczoraj wieczorem jeszcze udało się go odpalić już na tym właściwym zbiorniku i na szczęście wszystko jest ok. Przy okazji, jak dawałem rzeczy od GMC do piaskowania, to została wypiaskowana ta tutaj płyta podłogowa. Ona jeszcze powinna być przekręcona. Niestety te gwinty, które tam są pod spodem, one jeszcze wymagają korekty. Więc na razie po prostu tak to położyłem. Znalazłem też pod tylną kanapą ten tutaj, powiedzmy, no, mieszek, osłonę skórzaną. Korbę też znalazłem do tego samochodu pod spodem. A kanapa, która no niestety straszy strasznie, pod spodem jest rozerwana, stwierdziłem, że po prostu ją zastreczujemy, żeby no była bardziej przyjemna. Także tyle w środku. Ale pokonała nas niestety pompa hamulcowa, w której jedna gumka niestety spuchła i no niestety pompa nie działa. Czekamy, aż otworzą hurtownie zagraniczne po wakacjach też, żeby można było zakupić zestaw do regeneracji pompy. W half tracku złożone są już wszystkie koła jezdne, oprócz napędowego. Obite są szczęki na nowo, przednie koła też są już wymienione, okładziny cierne, nowe cylinderki. Tutaj też już są nowe cylinderki, ale się okazało, że bębny są krzywe, więc daliśmy bębny do przetoczenia, także chłopaki jak wrócą z urlopu, będziemy składać i no, half track będzie wyjeżdżał niedługo. Pokażę Wam teraz to, co mamy na hali. I teraz tak, grill oczywiście musi być. To jest kolejny element z GMC, czyli osłona, jakby no, mocowanie pompy hamulcowej. Ja też dałem do wypiaskowania w zasadzie u nas w naszej małej komorówce i jest przygotowana. Jak będzie już złożona pompa hamulcowa, to składamy to razem z obsadą jakby tych lewarków od pedałów i możemy działać dalej. Tutaj mamy tak, jeden z Willisów został już polakierowany, ten, którego zaczęliśmy w styczniu go zaczęliśmy, już jest polakierowany na gotowo, tam z tyłu jest jego rama, która będzie robiona razem z tą, która jest postawiona pod ścianą i ten Willis z Wyspy Wolin, który go przywiozłem też w czerwcu, on już teraz ma wszystkie panele gotowe i będziemy go niedługo składać. Tutaj jest naprawiona tylna burta, podłoga, nadkola tylne, także będzie można działać. No i nasze projekty, czyli tu dwa Willisy z Olsztyna i z Elbląga. Z Elbląga jest najdalej w tej chwili i tutaj jest GPW Darka i Rafała, którzy u nas pracują. W związku z tym, że okres wakacyjny niestety trwa, aby na szczęście, dla nas niestety, to zamykają się różne firmy, między innymi firma, która robi dla nas szlify silników, więc stanęliśmy niestety w miejscu, bo przed urlopem nie zdążyli nam tych silników zrobić, a mamy tutaj silniki od tego samochodu, od tamtego samochodu i od tego samochodu. I one wszystkie trzy są w ślusarni, bo od Elbląskiego jest tutaj już gotowy, spięty ze skrzynią, czego też nie widzieliście wcześniej. No i nasz CJ, on będzie w końcu miał kolory cejotowe, czyli może się Wam to wydawać śmieszne, ale będzie miał pomarańczowe felgi, czarne podwozie i piaskowe, takie beżowe nadwozie. Także no, kolejnym takim projektem, który realizowaliśmy dosyć długo, ale już jest no, fizycznie na ukończeniu, co widać. To jest przyczepa, która nawiązuje do przyczepy M416B2, czyli takie jakby przyczepy od Muta. Ale nie jest to oryginał, nie jest to
idealna też kopia. Jest to pewna interpretacja, ona jest, została zrobiona przez nas na zamówienie dla klienta, który po prostu coś takiego chciał mieć, bez inwestowania w oryginał i przerabiania go, bo samochód ma być ściągnięty przez zupełnie inny samochód niż MUD. Więc my tutaj wzięliśmy jako bazę przyczepę, która kiedyś mi została w ramach jakiegoś tam dealu. To były zwłoki przyczepy Bantam T3. I my na bazie tej ramy oraz belki, zawieszenia i jakichś tam drobnych elementów zrobiliśmy całą tą tutaj przyczepę od nowa. Czyli rama jest w połowie oryginalna. Całe jakby nadwozie zostało zrobione przez nas od zera, łącznie z tymi wszystkimi przytłoczeniami. Błotniki zrobione od zera, felgi dostarczone razem z oponami przez klienta. Te kanistry też są, one są dwa, dostarczone przez klienta i tamta skrzynka. I te uchwyty na kanister, jeden na tą skrzynkę oraz na drugi kanister, wykonaliśmy je od zera. Także takie rzeczy można zrobić i my je robimy. Zakupiony został ten dyszel, ale mocowanie już musieliśmy zrobić sami, też z pomocą naszych zaufanych tokarzy. Oczywiście wtyczka, instalacja elektryczna, to są rzeczy, które trzeba było kupić. Lampy też są kupione, ale ich mocowania i obsady już zrobiliśmy u nas. Zrobił to Rafał, nasz blacharz. No i co? Haki częściowo są oryginalne, a częściowo są dorobione na wzór. No i klient zażyczył sobie malowanie raptorem, tudzież gardem, tudzież kobrą, no to linexem, zależy od producenta, nasz się nazywa gard. No i to jest ta powłoka, która jest super odporna na wszystko. Czy tak jest? Ja nie będę tego oceniał. I to jest RAL 6006, także praktycznie można takiego garda, raptora, kobrę czy linexa zrobić w każdym kolorze palety RAL, także ogólnie jest spoko. Wydaje mi się, że aplikacja jest całkiem łatwa, aczkolwiek trudno jest zrobić tak, żeby wyszło jednolicie wszędzie, bo mi tutaj tak wyszło, że gdzieś troszeczkę jest za bardzo połyskujące, a gdzieś jest matowe, ale myślę, że to się wszystko wyrówna w miarę eksploatacji. Paski to są paski takie jak od kanistra w Willisie, jeszcze muszę je przyszyć. No to są takie, powiedzmy, drugiego sortu paski, ale na takie przyczepy to są idealne. Do Willisa ja bym takiego nie założył, chociaż pewnie kiedyś taki miałem. No, nieważne. Robię też małe czyszczenie magazynu. Będę wystawiał kilka rzeczy do Muta oraz może do Willisa na sprzedaż. Także jakby co to śledźcie naszego Facebooka. No i polecam jeżdżenie. O, nie mam jednej nakrętki od koła w przyczepie. Trzeba to naprawić. Polecam po prostu taką pogodę, jaka teraz jest, na jeżdżenie Willisem, bo naprawdę jest super. A jak mnie znacie, to wiecie, że lubię jeździć z położoną szybą, więc taka też jest. Lubię też swoją przyczepkę, więc akurat ostatnio codziennie z nią jeżdżę. Nie wiem po co, bo w sumie można by ją odczepić, ale jak tak ładnie jest przyczepiona i tak ładnie pasuje do samochodu, to czemu by jej nie zostawić? No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. To jest jeden z dwóch powakacyjnych moich odcinków, ponieważ nabrało się tyle materiału, że trzeba było to podzielić na dwie części. Do zobaczenia w następnym.